Siema, cześć, witajcie, jestem Majer, a to jest kolejny film z Paladins. Dzisiaj sobie gramy z Silverkiem, Didontem i Skapi. Tam jakiś jeden randomowy ziomuś. No zobaczymy jak to będzie po takiej małej przerwie. Kilka dni nie grałem. Mam nadzieję, że będzie dobrze, zagramy sobie Wiktorem. Już tą postać mogliście zobaczyć i ktoś mi właśnie spamuje na Facebooku. Okej, okay, nie ma co. No nie powiem, bardzo fajna mapa, będzie dosyć ciężko, bo mają bombarda. Bombowy król może tutaj na ładnie narobić tam. Od razu pójdziemy w atak tam naszym ruskiem. A co? Co ja tu miałem? Granat miałem, szybkie bieganie miałem. Co, celownik, strzelanie i rakietki, nie? Z tego co pamiętam dobrze. Jak najbardziej. No to na ulicy są te rakiety. Tylko właśnie, z jakiej odległości trzeba kliknij wrogów, by skierować na nich ogień nie artylerii? To odległość nie ma znaczenia, jak widzisz przeciwnika... Aha, muszę w przeciwnika trafić, nie że w obszar, tylko w przeciwnika kliknąć, tak? Tak, i to te rakiety lecą w ogóle w takim wielkim obrębie. No wiem, jak lecą, to no. Wiem. Dobra. Znaczy, że na niego namierzysz i klikniesz i tyle. No, ej, ale czemu tu nie ma tego drowera? Nie mówcie tym drowerem, to się na skrzydło. A tu sobie ze skrzydła nawalam do nich. Dobrze jest. Jest do tego... A czemu ja mówię, to przecież ten może leczyć, nie ten? Tak, drower leczy, jak chcesz cały czas koło niego, to cię leczy. O Jezu. Ej, ten bomber tu biegł gdzieś. Gdzie on jest? Gdzieś za paką. O kurde. A, szybka ucieczka. Jezus Maria, od boku. Ale słaby. Ziomuś. Muszę się uleczyć, bo zaraz padnę. Chciałbym widzów drogich poinformować, że gram tu postacią po raz pierwszy. Nie powiem. A to, jakie ty widzów informujesz? Kurczę, tutaj na szczęście nie ogarniałem tak jak wcześniej. Bo tamto to była porażka. 2 minuty chyba trwał mecz. Ojeju, co on mi zrobił? Jakąś bombę rzucił na mnie, coś mi przykleił do mnie. No to bombowy król. Bombowy król. A jeszcze nie miałem przyjemności nim zagrać, może następnym razem, zobaczymy. No dobra, ciśniem. Myślę, że jest dobrze. Zaraz będę miał ulti. Ja mam ciągle, ale to muszę zaraz sobie wykorzystać jakoś z pleców. Spring has come. No właśnie. Patrz tutaj. Trzeci też ma zero. O kurda. Ale tym multi dałem. Bang, motherfuckers. W Androxie właśnie to jest fajne, że każdy strzał 1000 obrażeń daje. Kurde. A radę spali, ładnie. Jeszcze ostatni zabity, ale to nie dla mnie. 13-1, jednego deada zaliczyłem na razie, więc myślę, że nie ma tragedii. Ja mam podobnie, 15-1. Damy sobie skracać czas odnowienia wszystkich zdolności, niekoniecznie. O, arcyzdolność, niech mi przyspiesza. Nie głupie. Co to? Easy win będzie chyba. Easy win. No, raczej tak. Silverek, ty tą Kinesą jak coś to się na środek nie pakuj tam. Od flanki ich nawalaj. Aha, bo najlepiej nie Kinesa, a Kinesa to jest scope. Sniper. No. Tam najlepiej od boku ich tam nawalać, bo to nie ma co. On się chyba tam na środek w ogóle pakuje. To jest bez sensu.
Tych okrąża mi na plecy idą. No i dobrze. Masz go po lewej, idź tam do niego. Bajka, gdzie jest to nasze drzewko? Leczmy drzewko, dobrze. Co się stało? Ulti jakieś użył, ale nie wiem kto. Kurczę, mnie za ten tego wali. To jest Akasi, ona ma jakieś... Nie no, ale mi mogą się ruszać, więc... No wiem, już tam przestraszony. No ten, co z wężem nawala, to jest tego. On o kurczę, cel straciliśmy. To nie będzie taki easy, nie wygramy. Aż tak szybko. Dobra, dobra, odpychajmy ich. Góry ten z tą tarczą, z tankiem biega, no i ciężko jest. O kurde. Zabił mnie jakimś czymś, ale też go zbiłem. No nic mnie nie stać, ale to myślę, że będzie punkt dla nas. Potem przejmiemy punkt i GG. Ja po tym punkcie jak przejmiemy użyję ulta, dobra? Ten Androxus jest strasznie przyjemnie się gra. Ale mnie ładnie, ładnie mnie ta Casey teraz 3 razy trafiła. No po 700 nawala to wiesz. No ładnie, 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 ładnie. 28-4, nie ma tragedii. Chociaż mogło być lepiej. O nie. Dobra, już nie dobiegnę. Dobra, dam radę utrzymać. Co, overtime'a dostali? Zaraz się tam z ultem wbija, to ich nie ma. Bo ulta mam naładowanego. Tu się użyje zaraz. Ja znam ulta, ale odczekaj sobie. Wiem, poczekam aż będzie ich trochę więcej. Na razie tylko 2 jest. Dobra, dziękuję. Ja też mam ulti teraz, więc teraz biegnę od razu na pełnej kurwie i w momencie, wiesz, jak oni wybiegną, to tam daję ulti na taką pierwsze, na pierwsze uderzenie, nie? I myślę, że będzie GG wtedy. To lepiej razem tam pójdźmy, bo ty ich mocno też obijesz, ja też z ultem wbijam sobie. Ja od razu przez planta się wpieprzam z koniem i tak jak oni biegną, nawet mnie mogą zabić, ale klikam E, klik i niech lecą rakiety, nie? Dobra, ja też zostawiam się na środku i biorę ulta i przejmiemy to.
A w tym rakasie to czekaj, jakie jest? Co, robi się strzela. Takiego... Wiesz co, robi się taki full miniganowy. Wiem, już pamiętam. To by ostatnio sprawdzałem wszystkie postacie na treningu. Ja to pierwszy raz gram, ale zawsze mnie wkurzało to i to pamiętałem. Dziękuję. Nice. Czekaj, pójdziemy go zabić. Co on będzie uciekał? No. I dziękuję, i na punkt. A więcej punkt, szybciej się zdobywa punkt, jak jest się tam w czterech, czy w iluś? Chyba nie. Nie, to raczej różnicy nie ma. Wystarczy dwóch i tak samo idzie. Łe, uciekam, bo mnie zaraz zabiją. Aha. Ale granat może pójść. Ale ich robimy. I mamy go. I siedzimy. GG, panowie. No jest pięknie, pięknie. To rozegraliśmy naprawdę pięknie. Dobra, to na razie tyle. To był Paladins. Jestem Majer, trzymajcie się, do następnego, cześć. Cześć. Aha, jeszcze, czekaj, jeszcze pokażemy tabelę. 41 na 4, Androxus 39 na 4, 31 na 4, 24 na 4 i Silverek 16 na 7. No ładnie, ładnie, ładnie ścisnęliśmy. 60 tysięcy obrażeń to już jest w miarę nice. Znaczy nice to jest 80, ale 60 myślę, że też jest spoko. Ten 87. Się ładnie, ładnie, ładnie. Nie, no brawo. Panie. Ten Atrax, nie ma go z nami na TS-ie. Jakiś randomowy ziomuś ładnie zagrał tym drzewkiem w miarę. Dobra, to tyle, nie ma co przedłużać. Trzymajcie się, do następnego. Cześć. Cześć.